Witam wszystkich, tu Pan 7. A to jest Zagrajmy w Hostile Waters, Antios Rising. Okej, dobra, może na chwilę najpierw się rozmówię. Chyba standardowo powinienem zacząć od przeprosin, że niedługo nie wrzucałem żadnych filmików. Ale no cóż, przykro mi, jestem strasznym leniem. Nie powiem, żebym nie miał czasu przez ten czas po prostu czegoś nagrać i wrzucić, ale po prostu nie miałem żadnej ochoty, więc przepraszam za to. I drugie przeprosiny za to, że was okłamałem, że tym razem będę wrzucał serię dopiero jak ją skończę nagrywać. W związku z tym, że nigdy mi się nie chce nagrywać, więc po prostu... Jak cokolwiek bym nagrał, to i tak bym nie zdążył tego wrócić, bo jeszcze nie zdążyłem skończyć tej gry. Właśnie tą grę chcę teraz nagrywać. Ona jest trochę długa, więc zanim bym ją skończył, to by minęło trochę czasu, a w międzyczasie chcę, żebyście ją zobaczyli, bo według mnie to jest bardzo fajna gra, z którą chciałbym, żebyście się zapoznali. Okej, intro może już zobaczyliście. Więc to jest takie lekkie sci-fi, rozgrywane w przyszłości. No ale cóż, resztę informacji dowiecie się z tego intra. Ruszajmy. Walker. Morning, Church. Have you slept? I think I may have drifted for 5 minutes. It's hard, you know. Church. I've had word from Minitech. They've finished their report on the missiles and warheads. I have the full analysis here. No heat signature, self-replicating fuel, fast strike. 70% of the missile capable of carrying payload. I skimmed through it on the way up. There aren't many people who have access to these technologies. Any of these technologies, not anymore. A few of our people, one or two from Minitech, no more. We make sure of that. Over the past 20 years, we've had our agents keep close tabs on all the radicals, and none of them have developed any significant weaponry, certainly nothing of this magnitude. Maybe a new group, one that slipped through the system? Nobody slips through the system. We've got more agents out there than there are faction members. If there was a split, we'd know about it. For Christ's sake, we control most of them. They can't take a shit without us knowing about it. Who then? Come here. Some months ago, it came to our attention that large shipments of raw materials were being routed to an island ship, Kane, in the Pacific Ocean. Central's records show that new research facilities are planned for the area and that some work has begun, but this doesn't explain the quantities that have been shipped there. 2 weeks ago, we sent a small ops team into the area to carry out preliminary investigations. And? And we haven't heard from them. Their links have been disabled. Any clues as to why? Nothing but speculation and conjecture. But with that, alongside the attacks last night, the disappearance of three of our most prolific scientists over the past 12 months means we're fast running out of options. We need to act. At 4 o'clock this morning, Central gave the green light to reopen the Antaeus program. The Antaeus program? But the Antaeus technology is gone. Destroyed. All the vessels disassembled after the war. They were. All but two. The
Look around you, Church. We use the same technology to purify the air, to provide food and clothing, to manage and maintain our environment. We've turned the technology into something that benefits every person in this city. Every inhabitant of the Earth. Sit down, Church. There's something you don't know about the Antaeus cruisers. Information that only a handful of people have ever been privy to, and that's been kept classified for the past 20 years. I'm listening. You've heard of Soul Catcher? Classified 1990s American military program? Theoretical research into storing human brain functions on silicon. It was closed in the late 90s to make funds available for the advancement of the SETI programs. Mostly correct, but it was never closed. Far from it. Every crew member on an Antaeus vessel was fitted with a Soul Catcher chip. If they ever died in combat, their thoughts, their abilities, their minds were stored on silicon, ready to be salvaged and used again to pilot a specially adapted craft built using the cruiser's onboard nanofactories. That's not all. The Soul Catcher system proved fine for most tasks, but it was crucial that the captain of a cruiser should always be corporeal, a real human with a real mind. This presented the scientists and technicians with a problem. The chips could survive being inactive for years on end, but how could a human be stored? How could they put a human being in stasis? The answer, unfortunately, was that they couldn't. So who? Walker. Sir? Church. Sir? Have you finished your briefing yet, Walker? No, sir. I was just... It'll have to wait. I've just heard from Central, and the news isn't good. Of the reactivations, only one has been successful. Antaeus prototype 00. What about 04? Cerebral damage. It won't respond to the reactivation signal. We'll have to go with just the one cruiser. It's within a day of the last known position of the Spec Ops team, and is in a serviceable condition. When you say serviceable... Propulsion is online. Command is online. The net link is working. Scanners are online. The main guns are down. Replication is offline. Automated lifting is offline. How much can be repaired using the nano repair systems? Providing we're careful. Enough to hold the ship together. Until we can get it to a disused wet dock, situated 65 kilometers east of the current position. A mini-tech repair team is being dropped into the area at 2300 hours today. They're going to stay concealed until the cruiser is within an hour of the wet dock, just in case we're being observed. They'll then activate the automated service systems and dock the carrier. Okej. There's an island. Dobra. Czekaj mi jeszcze na sprawę. There should be enough scrap metal lying around there to get the creation engines back online. Z góry przepraszam za brak polskich znaków, ale polska wersja gry w pewnym momencie zawierała błąd i musiałem skorzystać z angielskiej, przekopiować wszystkie napisy, ale w angielskiej wersji nie było polskich znaków i tak to właśnie wyszło. Okej, dobra, jedziemy dalej. The reactivation system has built one Pegasus unit and one Scarab unit, equipped with a recycling unit. The Soul Catcher interface is badly damaged, however. Captain, you'll need to use the direct link to control those vehicles until we've got your Soul Catcher interface back online. Church, I want you to patch into the carrier's systems and see if you can diagnose what is wrong. Do whatever you can to get that interface system working. Walker, monitor progress and advise as necessary. I want hourly updates from both of you. Don't let us down. Okej, to jest pierwsza misja w tej grze. No i jedziemy. Pierwsze wyłączę poradnik.
podręcznik to nie jest potrzebne. Wszelkie pomocy w grze też dobra, wyłączone. Okej, okay, dobra, to jest nasz Anteus. To się nazywa... czekajcie, znajdę słowo. Krążownik adaptacyjny, tak. No jak widać nie jest w najlepszym stanie, na pewno widział lepsze dni. A teraz sterujemy jedną jednostką Pegasus. Pegasus jest jednostką aż helikopterem, który dostarcza resztę pojazdów na pole bitwy. Tak, ta gra jest grą strategiczną, czego jeszcze nie wspomniałem. Z dosyć mocnymi elementami akcji, znaczy jak już słyszeliście, system osobowości jest teraz zniszczony, więc na razie możemy tylko osobiście sterować pojazdami, ale w przyszłości będziemy mogli po prostu wysyłać jednostki w bój i w dowolnym momencie możemy przejąć nad nimi kontrolę, sami dowolnie strzelać i... No zobaczycie zresztą. Okej, okay. To jest... skarab przetworzony w moduł... wyposażony w moduł... Once you have dropped Scarab onto the most easterly of the two beaches, you should move up to this area, salvaging whatever you can on the way. Moduł przetwórczy. Okej. Okay. Czy to mogę tu zapisać grę? Okej, okay, mogę. To jest nasza podstawowa jednostka inżynieryjna. Czym jest, że jest moduł przetwórczy? Potrafi on przetwarzać metal w energię. Otóż te niebieskie kropki, które widzicie teraz na minimapie, jasno niebieskie, to jest metal, różny złom i tak dalej. W trakcie walki oczywiście będą niszczone pojazdy obu stron, one będą zostawiały ze sobą złom. Wtedy wysyłamy do nich skaraba, a skarab przetwarza ten złom na energię. Energia potem jest wykorzystywana do produkcji jednostek. Co dokładnie będzie wytłumaczone w następnym filmiku, więc nie będę tutaj za bardzo spoilował. Okej, okay. Jeszcze jeżeli chodzi o ten filmik, co widzieliście na początku, chipy osobowości, chodzi mi głównie o postać kapitana statku, to w sumie jest największa tajemnica gry, która do końca nie zostanie wytłumaczona. Kim jest nasz kapitan, jak on znalazł się na tym statku i jak to w ogóle możliwe, że on przeżył tyle lat w zatopionym statku. Tego się nie dowiemy, więc po prostu nie pytajcie o to. Od razu mówię, że to jest po prostu tajemnica gry i tego się nie dowiemy. Możemy jedynie spekulować, ale nie wiem, jeżeli macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach. Ok. Sobie jeździmy, zbieramy energię. Musimy zbierać 3500 jednostek energii, więc... To jest pierwsza misja, taki tutorial, który ma nas zapoznać z systemem celowania. Otóż klikając prawym przyciskiem myszy, wybieramy cel, środkowy odznaczenie... Nie. Chyba C odznaczenie. Który przycisk odznaczał? W każdym razie prawym przyciskiem zaznaczamy cel, lewym przyciskiem strzelamy do niego. To później będzie bardzo ważne. This place reminds me of what it was like. This island was over a mile square, you know. I've heard the stories, but I never thought. Czyli ta wyspa była kiedyś znacznie większa, ciekawe. No cóż, fabuła w tej grze jest dosyć ważna i może nie tyle co ważna, ale na pewno bardzo ciekawa. Więc zachęcam wszystkich do zapoznawania się dokładnie z filmikami oraz z wszelakim tekstem, który będę czytał. No i cóż, to by było tyle na pierwszą misję. I zabieramy się stąd. Good work. Now return to Anteus for a full debrief. Ta ilość energii powinna wystarczyć, by przywrócić do działania część podstawowych systemów. Church naprawiła właśnie interfejs osobowości. Znajduje się w miejscu, którego koordynaty przesłaliśmy do twojego komputera nawigacyjnego. Komputer przynajmniej częściowo powinien być sprawny. Nie przerywaj uzyskiwania energii ze złomu. Musimy przywrócić do działania możliwie najwięcej systemów, zanim przybędziesz do doku. Przekazamy ci informację o minimalnej ilości energii, gdy tylko będziemy wiedzieć, ile jej potrzebujemy. Kapitanie,
To najpoważniejsza próba. Transportowiec jest poważnie uszkodzony. Przez długotrwałe zanurzenie jest bardzo podatny na kolejne uszkodzenia, dlatego musimy naprawić komory tworzące. Musimy zbudować nowe jednostki z każdej dostępnej porcji energii. Zła wiadomość to, że straciliśmy większość schematów konstrukcyjnych pojazdów Antiusa. Inżynierowie z Militechu pracują bez przerwy nad ich odtworzeniem, ale może upłynąć nieco czasu, nim uda nam się zintegrować się z systemem krążownika. Tymczasem agenci Mini Intel sądzą, że zlokalizowali wrak jednoosobowego w śmigłowcach klasy Hornet, około 3 godzin drogi stąd. Jego systemy pokładowe powinny zawierać pełne schematy replikacyjne. Szczegółowa odprawa odbędzie się po przybyciu na miejsce. W międzyczasie zapoznaj się z sytuacją ogólną. Okej, to my. Jak widać, nie mamy zbyt najpiękniejszej twarzy. No i cóż, po każdej misji będą takie krótkie podsumowania. Tutaj się nic za bardzo nie działo, więc... Możemy zapisać grę po każdej misji. Misja pierwsza. Okej, no i to by było pierwsze. Tyle, jeżeli chodzi o pierwszą misję. Zapraszam jeszcze wszystkich do obejrzenia filmiku przed następną misją. No i widzimy się w następnym odcinku. Zagrajmy w Hostile Waters. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. This is an artifact of nanotechnology, a science of small things. These are assemblers, powerful computerized engines, each just a dusting of atoms wide. One alone can begin building an object from nothing up, one atom at a time. Millions of assemblers could sit unnoticed in the crevices of your hands. Billions of them could build a plane from the ruins of a tank and a few handfuls of dirt within hours. The untold trillions in the adaptive cruiser's creation reactor will create new weapons and vehicles from what the scavengers bring back within seconds.